pan lat mieszka w Myśliborzu i przejeżdża przez ten park? 45 roku. I czy kiedykolwiek była taka sytuacja nie, w tym nie parku? Nie było, nie było. Bachońska, TVP24, z parku w Myśliborzu. Jesteśmy na miejscu, gdzie pół roku temu powstał labirynt z 5000 grabów. Pomysłodawcą akcji był Krzysztof Buczyński, to 740 drzew na 740-lecie Myśliborza. Ta akcja tak się rozwinęła i udało nam się zaangażować do niej tyle osób, że nadleśnictwo podarowało 5000 grabów, które tutaj razem wspólnymi siłami ze Stowarzyszeniem Zbiegiem Myśli, SOS dla Myśliborza, wszyscy sadziliśmy te graby, a teraz
No niestety teren jest bardzo podmokły. Zobaczycie zdjęcia z naszego parku, które są, no rzeczywiście park jest w dużej części pod wodą. Tutaj ta strona jeszcze nie pływa, ale ziemia jest bardzo grząska. Nawet miejsce, w którym ja stoję, łatwo można się tutaj zapaść. No i pytanie jest takie, czy ta nasza praca nie pójdzie na marne, czy te graby wyrosną, czy one się zazielenią na wiosnę. Mamy taką nadzieję. Mamy nadzieję też, że woda tutaj do nich, w miejsce tego naszego wspaniałego labiryntu, tej naszej wspólnej pracy, nie podejdzie. We'll be right back.
Kalisz jest w ogóle bardzo przyjemną miejscowością. Jestem ze Szczecina i bardzo często tutaj jestem, ponieważ uważam, że jest to naprawdę bardzo miłe i sympatyczne miasteczko. I pierwszy raz zastałam taką sytuację, że dróżka jest zalana. Ale też niepokojące jest to, że zalana jest plaża myśliborska, która jest zawsze no, latem pełna turystów. I w tej chwili tej plaży właściwie prawie nie ma. Woda się rozlewa prawie że na ulicę. No i to jest niepokojące. Tak, bo nasze atuty, nasze jezioro teraz zaczyna nas atakować i podtapiać. No więc chyba nic ze spaceru, Pani Ewo, dzisiaj w naszym parku. No tak dookoła, ale te tereny też są wszystkie podtopione, takie no, mokre, grzęzawisko czuć po prostu, miękko. Więc i buty też zaraz, za chwilę będą przemakać. Thank you.